Jestem przekonany na 100%, że i to na ten temat się wypowiadam po raz kolejny, ale już ostatni, żebym kiedykolwiek powiedział, że trumny nie będą, nie mogą być otwierane. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby Państwo wiedzieli. Wedle mojej wiedzy jestem przekonany, że mogłem mówić, zwracam uwagę, że to są kwestie bardzo ważne. Wedle mojej wiedzy mogłem mówić, że zgodnie z prawem nie będą otwierane, ale oczywiście jest wiele sytuacji, w których mogą być otwierane, bo tak oczywiście się odbywało. Było wszystko na odwrót. Z tego wtedy jeszcze nie zdawaliśmy sobie sprawy. Chociaż zachowanie ministra arabskiego było bardzo niepokojące. On mówił do nas, że trumny nie będą w Polsce otwierane. Teraz wiem, że on to mówił nie do rodzin. On to mówił do kilku Rosjan, którzy byli z tłumaczami na tej sali. Przypuszczam, że to było coś mniej więcej jak danie sygnału, że po prostu włóżcie tam co chcecie, my i tak nie zgodzimy się na otwarcie tych trumny.